Ekscelencjo Księże Kardynale, jesteśmy ogromnie uradowani, że jako Telewizja Trwam, Radio Maryja, możemy gościć w kongregacji wychowania katolickiego. Możemy powiedzieć przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II. I to jest ten cały kontekst. Chcemy w tych dniach tutaj na Watykanie, w Stolicy Świętej, niejako zebrać te świadectwa ludzi, którzy byli przyjaciółmi dla Jana Pawła II, który na co dzień widzieli, jak pracował, jak żył, jak się modlił. A w tej kongregacji chcemy też jakby rozpoznać, odkryć oblicze Ojca Świętego Jana Pawła II, który szczególnie interesował się generalnie wychowaniem w Kościele katolickim. I ten Ojciec Święty eminencji powierzył ten tak ważny urząd. Pierwsze pytanie. Jakie nadzieje Jan Paweł II wiązał z katolickimi uczelniami? Jaką misję jakby jej zadał, jakby życzył? Czy widział też może jakieś zagrożenia? Znaczy uczelnie katolickie, mam na myśli wszystkie uczelnie wszelkiego rodzaju, zasadniczo są w stanie wzrostu i były za Jana Pawła II zawsze w stanie wzrostu. Chociażby teraz, powiedzmy w ostatnich kilku latach, ilość uczniów szkół katolickich powiększyła się o 4 miliony. Coraz więcej powstaje uniwersytetów katolickich w różnych krajach świata. Oczywiście Jan Paweł II bardzo mocno cenił i podkreślał rolę wychowania, rolę uczelni katolickich. I widział to przede wszystkim w perspektywie prawdziwego postępu ludzkości. Postępu ludzkości wobec zagrożeń współczesnych. Te zagrożenia są bardzo różne dzisiaj, bardzo różne, począwszy chociażby od rodziny. Podstawową komórką wychowawczą formacji człowieka jest właśnie rodzina. I ona ma prawo, obowiązek do wychowania. Zadanie Kościoła czy zadanie państwa w tym względzie ma charakter pomocniczy, pomóc rodzinom. Niejako spełniają swoją rolę, jak mówił Jan Paweł II, na zlecenie rodziców wypełniają. I tu jest duży problem. Tu jest duży problem, że rodzina nie ma czasu do wychowania. Jest dezorientowana. Rodziny są często rozbite. I to jest wielki problem. Ja pamiętam, jako dziecko, rodzice byli bardzo prostymi ludźmi. Bardzo prostymi ludźmi. To był okres komunizmu, wielkiej propagandy przeciwko Kościołowi i tak dalej. I wtedy mimo wszystko, gdy chodzi o sukces wychowawczy, zwyciężyli rodzice w stosunku do tych, którzy uważali się za jakichś nauczycieli narodu, ludźmi postępu, nauki, przyszłości. A przecież my, młodzi ludzie, czego bardziej pragnęliśmy, jak nie właśnie tego, by być ludźmi postępu, przyszłości, wiedzy i tak dalej. A mimo to zwyciężyli rodzice w naszych sercach. Myśmy bardziej uwierzyli im. Czemu? Ponieważ oni nas kochali. Czyli to wychowanie było oparte na naturalnej miłości do dziecka. A poza tym drugi element, że ważniejszy jest przykład niż słowo. I ci rodzice nie tyle mówili, ile dawali przykład. Można mówić dziecku o modlitwie, ile się chce, ale jeżeli to dziecko widzi swojego ojca, którego kocha, którego szanuje, widzi na kolanach modlącego się, to dużo więcej znaczy niż wszystkie mówienia. Dlatego jest nieocenioną wartość ma wychowanie rodzinne. I tu dzisiaj jest problem kryzysu rodziny. Nawet kiedy młodzież czasem po jakimś czasie trochę odstępuje od tych wartości, jest do czego wrócić. Ja zawsze mówię, że całe moje życie jest zdeterminowane ideałami, które zrodziły się w dzieciństwie. I to jest ogromny, ogromny dzisiaj problem, trudność wychowania, która rzutuje nie tylko na to wychowanie dziecięce, tylko na całą formację człowieka w przyszłości. Innym problemem jest zagrożenie, jest brak harmonii, współpracy. Właściwie wychowuje wszystko, środowisko, szkoła, telewizja, przyjaciele, wszystko wychowuje. I tu brak jakiegoś skoordynowania. Dziecko coś innego słyszy w domu, coś innego słyszy w szkole. Poza tym dzisiaj dużo uwagi
młodzież, dzieci poświęcają telewizji, środkom masowego przekazu, internetowi i nie bardzo wydaje się, żeby one były naprawdę wychowawcze. Bardzo często są antywychowawcze, wzbudzają uczucia, instynkty, które nie budują człowieka, tylko go często deprawują. Na poziomie bardziej uniwersyteckim czy problem jest jakiegoś utylitaryzmu. Przygotować jak najszybciej tego studenta do pracy, a nie uformować człowieka, który będzie chciał te wiadomości, które ma, wykorzystać dla prawdziwego dobra. Nawet w pewnym sensie to też widać w tym procesie bolońskim 3+2 po 3 latach do pracy. Czyli jak najszybciej przygotować go do zawodu, a nie tyle chodzi o formację, całą formację człowieka. Poza tym dzisiejsze prądy, relatywizm, nieufność wobec rozumu ludzkiego. Nie ma prawdy obiektywnej. Jeżeli nie ma prawdy obiektywnej, jeżeli nie ma jakiegoś wzoru, jeżeli nie wiadomo, co jest dobre, a co złe, no to do czego wychowywać? Tu wszystko się wali. I dlatego to są te zagrożenia. I Jan Paweł II podkreślał bardzo mocno znaczenie wychowania na wszystkich poziomach. Kiedy chodzi o uniwersytety katolickie, wydał ten dokument Excorde Ecclesiae w 1990 roku na temat uniwersytetów katolickich. Jeżeli my czytamy ten dokument, to w nim wyraża się jakaś pasja papieża, który chce, żeby te uniwersytety katolickie rzeczywiście stały się czynnikiem odnowy ludzkości. Ja chociaż przeczytam takie niektóre, powiedzmy, zdania z tego dokumentu. W dzisiejszym świecie, charakteryzującym się gwałtownym postępem nauki i techniki, zadania Uniwersytetu Katolickiego stają się coraz ważniejsze i pilniejsze. Odkrycia naukowe i techniczne prowadzą bowiem z jednej strony do ogromnego rozwoju gospodarki, przemysłu, z drugiej jednak strony stwarzają nieuniknioną konieczność jednoznacznego poszukiwania sensu, który ma zagwarantować, że nowe odkrycia będą służyć prawdziwemu dobru jednostki i społeczeństwa jako takiego. Dlatego w tym dokumencie papież bardzo mocno zachęca. Misja, którą Kościół z nadzieją powierza uniwersytetom katolickim, ma żywotne znaczenie kulturowe, religijne, ponieważ dotyczy samej przyszłości rozwoju ludzkości. I kończy papież takim wezwaniem do tych uniwersytetów katolickich. Drodzy bracia i siostry, moja zachęta i zaufanie niech wam towarzyszą w codziennej pracy, odpowiedzialnej pracy, która staje się coraz ważniejsza, pilniejsza i coraz bardziej niezbędna dla dzieła ewangelizacji, dla przyszłości kultury i kultur. Kościół i świat bardzo potrzebuje waszego świadectwa, waszej kompetencji, ofiarowanej w sposób wolny i odpowiedzialny. Czyli tutaj widać pasję Ojca Świętego, który chce, żeby ta nauka, uczelnie katolickie właśnie tworzyły człowieka przyszłości, który będzie budował naprawdę dobro, prawdziwe dobro. To musi być oparte na prawdzie. Na czym polega posługiwanie prefekta kongregacji wychowania katolickiego w relacji właśnie do następcy Piotra na przestrzeni dwóch pontyfikatów? Ksiądz kardynał został mianowany przez sługę Bożego Jana Pawła II prefektem kongregacji wychowania katolickiego. Kontynuuje to za obecnego ojca świętego Benedykta XVI. Mógłby ksiądz kardynał przybliżyć nam najpierw chyba trzeba powiedzieć, że te nasze urzędy watykańskie, te wszystkie dikasteria kurii rzymskiej pracują w imieniu i autorytetem papieża. Czyli nasza cała kongregacja, czy każdy organ kurii rzymskiej, cały organ współpracuje z papieżem.
czyli pracuje dla papieża w służbie Kościoła powszechnego i w służbie poszczególnych kościołów rozsianych po całym świecie. Oczywiście tym takim bezpośrednim człowiekiem, który kontaktuje z Ojcem Świętym, to jest prefekt kongregacji. Papieże w różny sposób traktują tą współpracę. Tak samo Jan Paweł II, jak Benedykt XVI, raz po raz gromadzi nas wszystkich prefektów kongregacji, żeby przedyskutować jakiś problem wobec niego. Każdy z nas się wypowiada, no i przygotowujemy ten problem. No ale takie bardziej owocne, no to są te spotkania prywatne z papieżem. Według norm kurii rzymskiej, każde dikasterium najpierw powinno informować papieża o ważniejszych sprawach, wydarzeniach. Kiedy podejmuje jakieś przedsięwzięcia, powinno informować Ojca Świętego. Poza tym niektóre rzeczy wymagają zatwierdzenia Ojca Świętego, czyli jego zgody, czy też powiedzmy trzeba uzgodnić linię, czy jesteśmy, jeżeli pracujemy w imieniu Ojca Świętego, no to nie możemy nic robić, co by było wbrew jego linii. Dlatego czasem idzie się do papieża, żeby przydyskutować. My widzimy taką wizję, czy on ma coś, jakieś uwagi do zwrócenia, czy nie. Znaczy, ja mam ten problem. Uważam, że w mojej dziedzinie nie ma różnicy, gdy chodzi o poglądy, zadania, myśl Jana Pawła II i Benedykta XVI. I to jest duży plus. To znaczy, nie ma między nimi jakiejś różnicy w wizji wychowania, ani też to jest wszystko zgodne z tym, jak ja to widzę. Czyli wtedy ta praca jest łatwiejsza. Tak mówiąc bardziej konkretnie, to Jan Paweł II posługiwał się często taką formą prywatną. Jak było coś do omówienia, czy ja prosiłem, żeby chce się spotkać, no to on prosił na obiad. I w czasie obiadu się omawiało. Benedykt XVI raczej tej formy nie używa. Nie używa. Ma to ten plus, że podczas tego spotkania, normalnie to spotkanie jest ograniczone do 40 minut, więc ja już idę z konkretnym planem, jakie rzeczy trzeba omówić. Na pierwszym miejscu stawiam te najważniejsze, bo może na wszystko nie starczyć czasu, tylko starczyć czasu. No i ma ten plus, że no, nie ma żadnych przeszkód, czyli nie jemy, nie, ktoś inny się nie wtrąca, tylko omawiamy w dwójkę i nie ma nikogo i omawiamy te sprawy. Osobiście muszę powiedzieć, że no, jestem bardzo ubogacony tą współpracą i z Janem Pawłem II, i z Benedyktem XVI. Zwłaszcza gdy chodzi, obydwaj są ludźmi nauki. Obydwaj zdawali sobie sprawę ze znaczenia wychowania, ze znaczenia uczelni. Obydwaj znają problematykę na całym świecie. Ja na przykład jadę do Afryki, do Kinshasa i tak dalej, a Benedykt XVI mi mówi, ja tam też byłem, nie? Czyli był tam z jakimś wykładem i tak dalej, czyli znają problematykę, wtedy ta współpraca jest bardziej łatwa, czyli nie potrzeba papieża tak bardzo informować, tylko zaraz się dyskutuje nad rozwiązaniem tych problemów, które są. Niemniej jednak uważam to jakieś ogromne ubogacenie osobiste, te rozmowy z papieżem ty na ty, tak to znaczy tylko nas w dwójkę. Jaki zamysł miał Jan Paweł II względem wyższych seminariów duchownych, bo to też wchodzi w zakres kongregacji wychowania katolickiego, ale też i względem szkół w ogóle katolickich, ale z tym akcentem na wyższe seminaria duchowne. To znaczy wśród w ogóle problemu wychowania, formacji, edukacji, właściwie na pierwszym miejscu stoją seminaria. Na przykład nasza kongregacja ma trzy rodzaje kompetencji. Seminaria duchowne, czyli wychowanie kleru, wyższe uczelnie i szkoły katolickie. Na pierwszym miejscu jest seminaria. I właściwie nasza kongregacja powstała dla seminariów. W 1915 roku powstała nowa kongregacja specyficznie dla seminariów, a potem inne kompetencje, to znaczy uniwersytety i szkoły, zostały potem dodane. Ale to jest najważniejszą
kompetencją. I na przykład jak tutaj biskupi przyjeżdżają do nas ad limina, żeby omawiać różne problemy, ja zawsze zaczynam od seminarium, ponieważ uważam, że nie ma ważniejszej edukacji w Kościele, jak właściwie przygotowanie kleru. Od kleru będzie bardzo dużo zależało, gdy chodzi o przyszłość Kościoła, gdy chodzi o apostolstwo świeckich, gdy chodzi o realizację życia konsekrowanego, ponieważ kapłan ma być tym przewodnikiem duchowym. Jan Paweł II wydał wspaniały dokument, adhortację apostolską, Pastores Dabovobis, właśnie na temat wychowania kleru. To jest wspaniały dokument, my się bardzo na tym dokumencie opieramy. Między innymi też zakreślił różne aspekty formacji kapłana. Powiedział, że są cztery te aspekty. Najpierw aspekt ludzki, żeby ten kapłan był z punktu widzenia ludzkiego dojrzałym człowiekiem, na którym można polegać, któremu można zaufać, który panuje nad sobą, czyli żeby on był solidnym człowiekiem, dla którego można wyrazić uznanie. Drugi aspekt to jest wychowanie religijne, duchowe. Trzeci aspekt to jest wychowanie intelektualne, czyli ściśle mówiąc teologiczne. I dopiero czwarty aspekt jest aspekt wychowania pastoralny. Jan Paweł II w tym dokumencie, wśród tych wszystkich aspektów, napisał, że sercem całego wychowania jest wychowanie duchowe. I ono jest związane z wszystkimi innymi aspektami. Czyli wychowanie ludzkie w jakiś sposób zostaje ukoronowane w wychowaniu duchowym. Poza tym wychowanie duchowe determinuje też to wychowanie ludzkie, pomaga, żeby ten człowiek był solidnym, prawdziwym, dojrzałym mężczyzną. Ten aspekt religijny, duchowy jest konieczny do formacji teologicznej. Nie można zrozumieć prawdy wiary bez kontaktu z Panem Bogiem. Jan Paweł II to wielokrotnie podkreślał. Wielokrotnie, na przykład w tym dokumencie, mi się to bardzo podoba, w tym dokumencie Novo Millennium in Unte, na rozpoczęcie trzeciego tysiąclecia, opisuje tą scenę Piotra w Cezarei Filipowej, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, i potem, kiedy Piotr wyznaje, ty jesteś Chrystus, Syn Boga, Pan Jezus mówi, nie ciało i krew tobie to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I Jan Paweł II tłumaczy, że ciało i krew to jest ten ludzki sposób poznawania, ale żeby zrozumieć prawdy wiary, nie wystarczy ten ludzki. Potrzebne jest objawienie, potrzebna jest modlitwa. I to bardzo mocno się przewijał, ten aspekt modlitwy. Tak samo, gdy chodzi o wychowanie, aspekt pastoralny, no bez duchowości on nie miałby żadnego sensu. Czyli sercem całej formacji dla Jana Pawła II była modlitwa. I to nie było tylko taki dokument napisał. Bardzo często wspominam ten fakt, jak został papieżem, nas wszystkich uderzyło. Pierwsza jego podróż była sanktuarium na Mentorelle. Na Mentorelle, sanktuarium w górach, on tam kiedyś zawsze chodził pieszo, się modlił. Przyjechał do tego sanktuarium i co powiedział? Powiedział, ja tu przyjechałem, ponieważ to miejsce uczyło mnie się modlić. I dodał zdanie ogromnie ważne dla mnie, chociaż to było tylko tak spontanicznie mówione, to nie było przygotowane, mówi, pierwszym zadaniem papieża jest się modlić. Czyli nie pierwszym zadaniem papieża uczyć, jeździć. Pierwszym zadaniem papieża jest się modlić. I powiedział, że modlitwa jest warunkiem jego pracy, jego posługi wobec Kościoła i świata. I powiedział, że modlitwa dopiero stawia człowieka w prawdzie. W prawdzie, to znaczy, jeżeli my żyjemy w tym świecie bardzo ograniczonym. W modlitwie stajemy wobec całej rzeczywistości, wobec wieczności całej. Stawia człowieka w prawdzie i czyni, jest warunkiem prawdziwej wolności. To było jego spontaniczne wypowiedzie, czyli papież, który mówi, że moim zadaniem pierwszym jest modlitwa. I później, miesiąc chyba potem, w jednym przemówieniu powiedział, że chwila kontemplacji ma większą wartość i większą skuteczność niż nawet długotrwałe działanie, chociażby to było działanie apostolskie, modlitwa. I to jest zrozumienie Ewangelii. Pan Jezus powiedział do apostołów, beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak jak
latorość w innym krzewie, jeżeli ono jest odłączone, właściwie jest bezowocne, nie daje żadnego owocu. Tak samo, beze mnie nic uczynić nie może. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z ogromnej roli modlitwy. Potem, jeżeli chociaż weźmy taki ten dokument Novo Millennio in Unte, który przed chwilą wspomniałem, papież tam zakreśla program duszpasterski, czyli co mają księża robić, program duszpasterski. Na pierwszym miejscu stawia świętość. I żeby tą świętość taką normalną, nie świętość jak się nadzwyczajną, świętość życia codziennego. I mówiąc o tej świętości, znowu na pierwszym miejscu stawia modlitwę. I mówi, że nasze parafie, nasze społeczności powinny stawać się szkołami modlitwy. Ja myślę, że właśnie to jakieś zachęta do modlitwy jest ogromnym wyzwaniem Jana Pawła II dla całego świata, dla Kościoła, a w sposób szczególny już, gdy chodzi o formację przyszłych kapłanów. Formację przyszłych kapłanów, tym bardziej, że dzisiaj jest coraz trudniej być księdzem i coraz mniej znajduje się czasu na modlitwę, okazji. Księża są zapracowani, zalatani, bombardowani przez telewizję, internet, różne problemy. No i właśnie, żeby nie zagubić, nie zatracić w tym wszystkim, żeby nie zatracić modlitwy. To jest ogromna rzecz i trzeba się zakochać w seminarium, w modlitwie, żeby potem czuć potrzebę tego kontaktu z Panem Bogiem. Eminencjo księże kardynale, wiemy, że ksiądz kardynał był bardzo bliskim przyjacielem Jana Pawła II. Było wiele zapewne momentów, które są do dzisiaj ogromnie głęboko wyryte w sercu księdza kardynała. Czy mógłby się podzielić z nami, które z tych spotkań, nie musi być jedno, może być więcej, byśmy o to prosili, to znaczy, które są szczególne. Można by z różnych aspektów spotkania wymienić. Chociaż tak, jeśli mam być szczerze, to co mnie najbardziej jakoś utkwiło w sercu i było jakimś zaskoczeniem, że człowiek tracił mowę wobec tego spotkania, to było związane właśnie z przygotowaniem kodeksu prawa kanonicznego. Ja jestem prawnikiem, studiowałem prawo, pracowałem wtedy w najwyższym sądzie kościelnym, no i przygotowywano w kościele kodeks. Nowy kodeks prawa kanonicznego, 20 lat pracy, angażowanie, wszystkie konferencje biskupów, uniwersytety katolickie, eksperci i nie tylko katolicy, eksperci różnych, 21 schemat po drugim tego kodeksu powstaje. W końcu kodeks przygotowany, projekt jest, niosą ten projekt do papieża i wszyscy byliśmy przekonani, że Ojciec Święty, który nie jest prawnikiem, mówiono, nie zna się na prawie, nie jest prawnikiem, że teraz będzie po prostu zaufa i kodeks podpisze. A było inaczej. Było inaczej. Ja dostaję pewnego dnia telefon, że mam przyjść na obiad do Ojca Świętego. Przychodzę i było nas 7. 7 kanonistów, właśnie ekspertów w prawie kanonicznym z różnych krajów, z różnych środowisk. No i papież przy tym obiedzie mówi, ja już 2 razy ten kodeks prawa kanonicznego przeczytałem. To już było dla nas pewnym zaskoczeniem. Mówi, ale jeżeli mam go podpisać, to chciałbym go przestudiować jeszcze solidniej i was proszę o pomoc. Dla nas to było tak, jakby coś jasnego nieba. Tego nigdy nikt nie przewidywał, że Ojciec Święty tak się solidnie zabierze do studiowania kodeksu. I mieliśmy z Ojcem Świętym 14 spotkań po 3-4 godziny każde. 14 spotkań. To były dla mnie spotkania niezapomniane, tym bardziej, że ja byłem dopiero młody wtedy, bardzo młody, byłem najmłodszy w tej całej grupie, byłem najmłodszy. I poza tym zdawałem sobie sprawę, że papież wybrał nas, wiedząc, że nie będziemy we wszystkim zgodni. Bo kilka miesięcy wcześniej też dostałem zaproszenie, żeby przyjść na kolację. Przyszedłem na kolację i oprócz mnie był taki kanonista, bym powiedział, światowej sławy, już dzisiaj nie żyjący, jest Szwajcar. I my byliśmy w dwójkę na tej kolacji. Ojciec Święty mówi, dotychczas pytałem biskupów, czy mam ten kodeks zrobić, czy nie, a teraz chcę pytać kanonistów, wy jesteście pierwsi. No i co na ten kodeks sądzicie w waszych środowiskach, co myślą i tak dalej. I pamiętam, że tego wieczoru prawie w niczym nie byliśmy zupełnie zgodni.
To znaczy on miał już sławę, był bardzo znany, ja dopiero początkujący, ale jeżeli Ojciec Święty pyta, no to ja muszę mówić to, co myślę. Nie mogę ulegać jakiemuś autorytetowi. Zdawałem sobie sprawę, że jak Ojciec Święty mnie pyta, to ja muszę to mówić, co rzeczywiście myśli. Tego domaga się zwykła uczciwość. I pamiętam, niczym prawie nie byliśmy zgodni i obydwaj znaleźliśmy się w tej komisji 7 osób, co z papieżem dyskutowali na temat kodeksu. To było dla mnie ogromne przeżycie. Ogromne przeżycie. Każdy z nas się musiał wypowiadać, ale powiem taki szczególik z tych naszych spotkań. To było w Castel Gandolfo, jak on był w Castel Gandolfo, to wszyscy jechaliśmy tam i tam było to spotkanie. No i też poprosiliśmy, żeby był ten szef tej komisji, która przygotowywała. I akurat dyskutowaliśmy na pewną część tego kodeksu, gdzie każdy z nas miał uwagi krytyczne. I każdy z nas tą część tego kodeksu krytykował. I wtedy ten szef tej komisji, która przygotowywała ten kodeks, wybuchnął trochę na nas. Czyli w takim był uniesieniu, mówił: Ojcze Święty, że ty za dużo, właśnie każdy mówi, że to są uwagi mało znaczące, że się powtarzamy i tak dalej. I takim pewnym zdenerwowaniu wobec Ojca Świętego na nas wszystkich, bo krytykowaliśmy tą część. I wtedy po raz pierwszy widziałem, jak Ojciec Święty też się uniósł. Ojciec Święty się uniósł i mówi, wiem za arcybiskupa, to jest nieprawda, nikt nie mówi za dużo, bo jak każdy kto stawia jakąś tezę, to ma prawo ją uzasadnić. Ja nie słyszałem żadnej powtórki, ponieważ nawet jeżeli krytykowano ten sam kanon, każdy z innego punktu widzenia i każdy ma, jeżeli stawia jakąś tezę, ma prawo uzasadnić i zakończył bardzo mocno: ja bardzo proszę, żeby tak mówiono, jak dotychczas było mówione. Nie? Czyli widać było, że papieżowi chodziło, żeby słyszeć różnego rodzaju opinie, uwagi, a nie być przygłuszonymi przez kogoś. I pamiętam po tym spotkaniu, papież do mnie podszedł, chwycił mnie za rękę i mówił po polsku: ja tego kodeksu nie napisałem. I mówi, właściwie to jest owoc pracy całego Kościoła. Wszyscy byli angażowani. Wszyscy w jakiś sposób są w to włączeni i odpowiedzialni. I powiedział wtedy: ja to muszę napisać w dekrecie promulgacyjnym. Proszę wyobrazić, po raz pierwszy w historii legislacji kościelnej papież mówi, że ten dokument jest owocem pracy całego Kościoła, uniwersytetów, biskupów, konferencji, chociaż nabiera mocy na mocy mojej władzy ten kodeks, ale jest owocem współpracy. To jest po raz pierwszy w legislacji. Zawsze było: my własną władzą potwierdzamy, czy tam ustanawiamy i tak dalej. A tu papież, to jest bardzo piękne. To jest bardzo piękne. Dla mnie te 14 spotkań z Ojcem Świętym były naprawdę jakimś ogromnym przeżyciem, tym bardziej, że byłem w tej grupie najmłodszy i potem na końcu miałem szczęście, że jak Ojciec Święty podpisywał ten kodeks, to ja byłem też. Tam mam właśnie zdjęcie, bo w każdym moim lokalu jest to zdjęcie, które dla mnie jest bardzo drogie jako prawnik. I byłem wśród tych kilku osób, gdy papież podpisywał ten kodeks. Dla mnie to było wielkie, wielkie przeżycie. Bardzo piękne i budujące te wspomnienia. Eminencjo Jan Paweł II, wiemy, miał ogromną miłość do młodzieży. Miał do wszystkich. Ale tę młodzież, gdzie tylko mógł, ją zauważył, o niej bardzo ufał. Interesuje nas jego relacja do tej młodzieży studiującej. Jak się odnosił, jak traktował, jakie nadzieje z nimi wiązał? To znaczy, ja myślę, że papież zdawał sobie sprawę, że bardzo trudno jest zmienić ludzi już dorosłych i tak dalej, żeby uformowały się pewne schematy myślowe, partie i tak dalej, że kto może to społeczeństwo w jakiś sposób przemienić, nawrócić, to jest młodzież. Oni będą w przyszłości kierowali społeczeństwem. I dlatego Jan Paweł II miał wielkie zaufanie do młodzieży. Poza tym to był człowiek jakby duchowo zawsze młody. Nie? To był duchowo zawsze młody i dlatego on bardzo dużo nadziei kładł w młodzieży, dużo nadziei właśnie w pracy wychowawczej i zawsze to widział w perspektywie. Jego odniesienie do młodzieży było w perspektywie budowania społeczności, budowania dobra, budowania
prawdziwego dobra, jak on się wyrażał, często mówił o prawdziwym dobru, budowania prawdziwego dobra, bo nie wszystko to, co ludzie uważają za dobro, jest dobrem, to pisał. Więc prawdziwego dobra, prawdziwego postępu i równocześnie ubogacenia człowieka, całego człowieka, całego człowieka. Ja myślę, że tym, czym pociągał, to był taka jego autentyzm. To znaczy, nikt nie wątpił, że to, co mówi, to jest tym, co on myśli, to tym, co on żyje na co dzień. Ja myślę, że to był ten element, który pociągał. Dlatego Jan Paweł II czuł się bardzo dobrze wśród młodzieży. To było takie środowisko, gdzie on był bardzo naturalny, spontaniczny, ale przede wszystkim on łączył z młodzieżą nadzieję, budujcie lepszą przyszłość. I budujcie tą przyszłość na prawdzie. Na prawdzie. Wobec tego sceptycyzmu, relatywizmu prawdy. Budujcie przyszłość na prawdzie. Jan Paweł bardzo mocno na to liczył. Ja myślę, że nikt się nie spodziewał, że takie ogromne tłumy młodzieży będą ciągnęły na te Światowe Dni Młodzieży. Zawsze było 3 razy więcej niż przewidywano. W Rzymie przewidywano 500 tysięcy, potem 700 tysięcy, potem miliona, było 2,5 miliona młodzieży. I papież był schorowany. Czyli tak po ludzku mówiąc, nie był jakiś pociągający. I papież nie schlebiał tej młodzieży, nie starał się jakoś relatywizować norm moralnych, żeby się podobać młodzieży, żeby pociągnąć. Był konsekwentny, mówił to, co rzeczywiście myślał. I dlatego te jego słowa były prawdziwe, uderzały i pociągały młodzież. Eminencjo, wiemy, że Jan Paweł II to był pasterz. Gdziekolwiek był, jechał jako pasterz, prowadził powierzone jego pieczy owce, ale też był człowiekiem nauki. Ksiądz kardynał już właśnie wspomniał na samym początku. Był filozofem, etykiem. I widzieliśmy, jak szalenie umiejętnie łączył rzeczywistość rozumu i wiary. Chciałbym się odnieść właśnie też do ostatniego dokumentu wydany przez Kongregację Wychowania Katolickiego, którego ksiądz kardynał jest prefektem. Jaki był zamiar wydania tego dokumentu, który mówi o reformie studiów filozoficznych? Tak mówiąc szczerze, to ta praca nad tym dokumentem zaczęła się już za Jana Pawła II. I to najpierw z nim omówiłem ten problem, że trzeba się chyba będzie zająć. Jan Paweł II był filozofem wysokiej klasy. Wysokiej klasy, chociaż niełatwo pisał, na przykład Osoba i Czyn. Kiedyś to czytałem, to wyjechałem poza Rzym, żeby to trochę przestudiować, to widziałem, że bardzo trudne jest. No i potem wydał ten wspaniały dokument, Fides et Ratio. Ja myślę, że to jest naprawdę wspaniały dokument. Myśmy uważali, ja wiedziałem, jak tu zostałem prefektem kongregacji, że studia filozoficzne są trochę zaniedbywane w Kościele. Zaniedbywane, ale to zaniedbywane na tle kryzysu filozofii ogólnej, która ten kryzys właśnie polega na pewnym sceptycyzmie wobec prawdy, relatywizmie prawnym, pragmatyzmie, nie? Czyli nieufności wobec rozumu, znalezienia prawdy, gdy chodzi o podstawowe problemy człowieka. To znaczy sens życia, nie? Zadania człowieka, dobro i zło. I wydaje się, że ten relatywizm objął wszystko i właściwie się skończyła filozofia. Pod pojęciem filozofii bardzo często widziałem, rozumiano wszystkie nauki humanistyczne. Ja nawet kiedyś widziałem program jednego wydziału filozoficznego, przeczytałem cały program i powiedziałem, tu jest wszystko oprócz filozofii. Czyli były wszystkie rzeczy, tam psychologia, socjologia, literatura, języki, wszystko, nauki, a nie było właściwie filozofii. Nie było właściwie filozofii. No ja to Ojcu Świętemu mówiłem, zwłaszcza po tej encyklice Fides et Ratio. No oczywiście Ojciec Święty był tym rozentuzjonowany, bo widział, że też widział ten problem. Pamiętam, zaczęło się od tego, że zaproszono mnie na taki kongres filozofii katolickiej do Meksyku. Ja tam pojechałem po prostu, żeby podzielić się z moimi zastrzeżeniami, czy ewentualną, jak ja widziałbym, jak pewną reformę studiów filozofii. Trochę się bałem, że będę kontestowany.
tak mówiąc szczerze, się z tym liczyłem, że będę kontestowany, no bo teraz ktoś ten spokój jakiś stara się poruszyć. Niemniej jednak widziałem, że bardzo wielu było entuzjastów tego, co powiedziałem, więc wróciłem tutaj i zaczęliśmy tą reformę. Motyw reformy to nie jest tylko, że pewna słabość nauczania filozofii w naszych instytutach. To jest przede wszystkim świadomość, którą Jan Paweł II wyraził w Fides et Ratio, w tym dokumencie Rozum i Wiara, wyraził przekonanie, że metafizyka, nie, czyli ta prawdziwa, to, która jest rdzeniem filozofii, czyli szukanie prawdy obiektywnej, czyli wyjście tylko z obserwacji tego, co się widzi, stawianie sobie wyższych problemów, że to jest dzisiaj ogromnie potrzebne. Że to jest ogromnie potrzebne do rozwiązania kluczowych problemów dzisiejszego świata. I to byłaby podstawa do dyskusji, do rozmowy z wszystkimi innymi ludźmi, co mają jakieś inne poglądy. Myśmy sobie też zdawali sobie sprawę, że tu potrzeba w tej chwili rozbudzenia metafizyki, żeby pomóc współczesnemu światu. To nie jest łatwo zainteresować współczesnych ludzi tą metafizyką. Niemniej jednak ja znam entuzjastów, nie katolików właśnie w tej materii. A drugi motyw, taki pozytywny, to przekonanie, że nie może być solidnego studium teologii, nie? Przygotowanie nawet do kapłaństwa, bez filozofii. I pamiętam, że Benedykt XVI kiedyś napisał, myśmy to napisali w tym dokumencie, ja zacytowałem to zdanie, powiedział, że dzisiejszy kryzys teologii to jest w dużej mierze kryzys filozofii. Czyli kryzys tych podstaw, sposobu podchodzenia do prawd teologicznych, czyli potrzeba najpierw jakiegoś przygotowania filozoficznego. Ale ja myślę, że to zdanie można znaleźć u Jana Pawła II w wielu miejscach, chociaż nie tymi samymi słowami powiedziane, że nie można uprawiać solidnie teologii bez filozofii. Tak samo w tym dokumencie, który wspomniałem, Pastores Dabovobis odnośnie formacji kapłańskiej, tam też Jan Paweł II wtrącił zdanie, że do formacji kapłanów jest absolutnie niezbędna, solidna formacja filozoficzna. I ta nasza reforma właśnie szła w tym kierunku, żeby wzmocnić studia filozofii w tym ich rdzeniu, gdy chodzi o metafizykę, to, co jest najważniejsze we filozofii. I ta nasza reforma dotyczyła zarówno wydziałów filozofii chrześcijańskiej, jak też i wydziałów teologii i seminariów, ponieważ jak wiemy, w seminariach czy na wydziałach teologicznych dwa pierwsze lata są w dużej mierze poświęcone filozofii. I chcieliśmy wskazać w tym dokumencie, czego uczyć tej filozofii. Nie? Bo często spotykaliśmy się z niezrozumieniem, co to jest filozofia. Co to jest filozofia? Ja myślę, że to dzisiaj jest dosyć powszechne niezrozumienie. Na przykład, jeżeli weźmiemy tytuły naukowe ze Stanów Zjednoczonych, filozofy master, czy tam filozofy doktor, to wcale nie znaczy, że on coś się zna na filozofii, bo to są nauki humanistyczne, a dają ten tytuł. Czyli pamiętam kiedyś prawnicy jednego kraju mnie poprosili o referat, bym powiedział o filozofii Jana Pawła II na temat prawa. Ja powiedziałem, że nie można mówić o filozofii papieża. Chociaż papież jest filozofem, ale jako papież nie występuje jako filozof, występuje jako nauczyciel wiary. Oczywiście, że są elementy filozoficzne w jego nauczaniu, ale pomieszane z teologicznym, czyli papież nie występuje. A nie, filozofia to jest to, co papież myśli. To nie jest tak. To nie jest tak. Czyli myśmy starali się właśnie tę reformę przeprowadzić, zdając sobie sprawę z ważności problemu. Z ważności. To nie tylko, że słabo się naucza, tylko ważne. Ważne i dla współczesnego świata, i ważne dla seminariów, i dla teologii. Myślę, że tym samym czujemy się, księże kardynale, zachęceni, żeby ten dokument poznać, przeczytać, przestudiować. Jestem świadomy, że bardzo już wykorzystaliśmy ten cenny czas Jego Eminencji. Tak na koniec może jesteśmy świadomi, to czuje się tutaj, będąc w Rzymie. Wszyscy jednak żyją
to jest powód do radości, tą beatyfikacją. Myślę, dla nas Polaków jest to szczególny moment. Wszyscy się cieszą, ale też nie ukrywam, księże kardynale, że dokonując tych wywiadów tutaj, pytamy tych bliskich współpracowników, nie Polaków, też czym dla nich jest, ale co, jak proszę ich o pomoc, by nam pomogli przeżyć bardzo dobrze tę łaskę, jaką będzie ta beatyfikacja za kilka już dni, która się dokona. Szczególnie jako Polacy, jak powinniśmy wykorzystać ten moment niesamowitej łaski, żeby to nie był moment zmarnowany? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba podkreślić to, żeby to nie był moment tylko entuzjazmu, radości. Mieliśmy wspaniałego papieża, był szanowany przez cały świat, ale żeby starać się wgłębić w to, co on mówił, czego nauczał. Ja zawsze twierdziłem, jak on jeszcze był podczas jego pontyfikatu, że ten papież sieje na przyszłość. On tak dużo powiedział, że to wymaga przetrawienia. I byłoby bardzo dobrze, by Polaków zainteresować myślą Jana Pawła II. Osobiście przynajmniej tak dostrzegam, że ta myśl nie jest za bardzo znana. Nie jest nauczanie Jana Pawła II tak bardzo rozpowszechnione. Wszyscy cieszą się Janem Pawłem II. Wszyscy czują tak pewną dumę narodową. Wydaliśmy człowieka, nad którym zachwycił się cały świat, bezdyskusyjnie. Czyli jest wyjątkowym człowiekiem pod każdym względem. Cokolwiek, nawet jeżeli się filatelisty spyta, to powie, że nie ma takiej drugiej postaci, która tak często znalazła się na znaczkach pocztowych. Czyli w jakiejkolwiek dziedzinie stał się wielkim papieżem. Ale to powinno być tylko ramą, a w tą ramę powinniśmy w tej ramie ujrzeć jego wspaniałe nauczanie. I to nauczanie często takie pasjonujące, stał się człowieka obudzić ze snu, by podnieść jakichś wyższych ideałów do budowania dobra. I w tym był zawsze koherentny. Papież nigdy nie musiał zmieniać swojego zdania, nie dostosowywał do warunków, bo się to komu podoba czy nie podoba. Zawsze był sobą, uczył prawdy i przede wszystkim uczył kochać prawdy. Ja bym chciał, żeby w naszym kraju jak najbardziej zagłębiano się w doktrynę, w to, co jest istotne w jego nauczaniu. Oczywiście często pisze się takie artykuły powierzchowne i tak dalej, które owszem, ale one nie przybliżają tego, co istotne w jego nauczaniu. Ja bym chciał, żeby Polska przeżyła bogactwo myśli, która przepojona jest miłością myśli, którym papież starał się ubogacić współczesnego człowieka. Eminencjo, jesteśmy szalenie wdzięczni za te słowa, za to świadectwo. W czasie tej, myślę, te chwile bycia tutaj razem u księdza kardynała, to jest nasz dar też, jaki otrzymujemy od jego eminencji, bo promieniuje to świadectwo z tej bliskości bycia przy Janie Pawle II. I też dziękujemy za tę pomoc, jakiej nieustannie ksiądz kardynał Janowi Pawłowi udzielał. I myślę, że Polacy, którzy teraz będą słyszeć i widzieć ten wywiad, też się uradują i też będą wdzięczni księdzu kardynałowi. Są tutaj, myślę, to warto podkreślić, że właściwie ten moment wywiadu realizują studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dwóch już jest właściwie uformowanymi, już pracują w telewizji. Trwam jest dwóch studentów i też oni się czują zaszczyceni, że tu mogą być gośćmi u księdza kardynała i że my też w Wyższej Szkole bardzo często możemy z tej nauki naprawdę czerpać i też wzrastać właśnie w tej miłości i w tej prawdzie Bożej. Serdeczny Bóg zapłaci. Gorące szczęść Boże waszej pięknej pracy, byście też właśnie przyczynili się, żeby ubogacić myślą Jana Pawła II. Bóg zapłać. Szczęść Boże.